moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Łabędziem Być. Jest to już drugi odcinek, cieszę się bardzo, że pierwszy przyjęliście tak fajnie, że wam się podobało. Z ankiety wynika, że pierwszą rundę wygrała Natalia Mazur. Teraz wam pokażę screena z waszymi głosami, było ich 16 i 10 głosów było na Natalię, a 6 na Jadwigę. Czyli Natalia przechodzi dalej. A tymczasem przed nami odcinek drugi i kolejne konkurentki. Przed nami Zofia Piskosz. Prezentuje się ona tak. Terem. Proszę bardzo. Jej celem życiowym jest niezależny botanik, dodatkowa cała kolekcjonerka, jest wesoła, aktywna i uwielbia przyrodę. Oto Zofia. I teraz zobaczycie jej przemianę. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Zofia Piskosz, tak się prezentuje po przemianie. Dzisiaj troszkę postawiłam na luźniejszy styl. Zostawiłam jej tatuaże, które miała, no bo mimo wszystko usuwanie tatuaży nawet czas operacjami to jest większa filozofia, także zatem te tatuaże to na pewno coś dla niej znaczą, więc zdecydowałam się zostawić. A cała reszta przeszła zmiany, nawet jej ciała tak bardzo nie modyfikowałam, bo było całkiem niezłe, troszkę biust podniosłam i tyle. I to jest nasza kandydatka numer 1. I teraz przedstawię wam kandydatki. Moi drodzy, oto kandydatka numer 2, Małgorzata Adamiec, która jest wirtuozką kuchni. Esencja smaku to jej dodatkowa cecha i jest schludna, jest żarłokiem oraz jest snopką. I tak ona się prezentuje. No i teraz zapraszam was na przemianę Małgorzaty. My self to the night.
fonie, tak. Myślę, że jest wielka zmiana, szczególnie te brwi cudowne. Tak, starałam się jej za bardzo nie odchudzać, bo... No bo jednak chciałam, żeby było choć to minimalnie realistyczne, a w realnym życiu na pewno Simka nie schudłaby od razu nie wiadomo ile kilogramów w tak krótkim czasie. Ale troszkę ją odchudziłam, troszkę poprawiłam co nieco i tak to się teraz prezentuje. Myślę, że i tak jest efekt superowy. Mnie się bardzo podoba. Także tak, zostawiam was, moi drodzy, z wyborem, która Simka przeszła lepszą przemianę. Tutaj mamy jeszcze raz Zofię. Która się prezentuje tak. Oraz naszą Małgorzatę. I za chwilę też dostaniecie zdjęcia porównawcze ich przemian. A w opisie jak zwykle możecie głosować na swoją faworytkę, która przejdzie dalej. Także zapraszam serdecznie do głosowania i do następnego odcinka. Pa, pa!